czytając twoje bio, tak się zastanawiałem, no tak, mamy kolejnego znającego się na wszystkim, niczym aktor musicalowy, który tańczy, śpiewa oraz deklamuje, poeta, prozaik, scenarzysta komiksowy, na pewno od niedawna bardzo głośny, no bo Stolp zrobił, moim zdaniem, troszkę zamieszania, animator kultury, ale też studiował w szkole w reżyserii imienia Andrzeja Wajdy. Co jest priorytetem w tych aktywnościach Daniela Odi teraz? Nie no, zawsze priorytetem są opowiadania i powieści. Wszystkie sprawy, które czynię wokół tego, to jest próba wygenerowania czasu na pisanie opowiadań i powieści. Tak? Dużą przyjemność sprawia mi tworzenie komiksu z Wojciechem Stefańcem. Tylko że to jest bardzo męczący, długotrwały proces, bo obliczyliśmy, że nasz cykl będzie wynosił 4 tomy komiksowe. Są już 2 wydane, Stolp i Rita. Będzie Regę i Bardo i tak naprawdę w sumie to nam zajmie około 7-8 lat pracy. Tak? Czyli to jest tak jak porządny zespół rockowy, który istnieje dość długo, tak? Jednak w ten sposób. No poważny zespół rockowy, jak jest bardzo poważny, to wydaje płytę raz na kilka lat, bo ma światowe tournée, tak, musi objeżdżać Australię, Nową Zelandię i tak dalej. Ale na przykład The Police istniało tylko 5 lat, tak? Wydało 5 albumów. My będziemy istnieć prawdopodobnie 7-8 lat i wydamy 4 albumy. To jeśli chodzi o komiks, i komiks to jest jakby zwieńczenie marzeń mojego dzieciństwa. Animacja kultury. Robię warsztaty literackie, szeroko pojęte, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. I to jest jednak forma zarobku, tak? Która oczywiście sprawia mi wielką przyjemność, ale jednak to jest zarobek. Przepraszam, bo to mnie zainteresowało. Wiesz? Forma zarobkowania, jesteś freelancerem, co jest w dziedzinie kultury trudne, jak wiemy, szczególnie jest takiej no, wysokiej kultury, bo na przykład Beataka może pozwolić sobie na bycie freelancerem itd., itd. Czy ty masz jakiś bardzo konkretny swój koncept na warsztaty literackie? Bo już warsztaty literackie, wszyscy robią warsztaty literackie itd. Nie, mam swoje wymyślone ćwiczenia. Mam warsztaty, które mogą trwać 1,5 godziny, ale najlepsze są cykliczne, wielogodzinne, w których można stworzyć pewną całość, tomik opowiadań czy koncepcję powieści. Tak? To już uczysz dobra... pisania po prostu. Tak, uczę pisania albo może nie tyle pisania, ile zrealizowania swoich literackich pomysłów w zwartą formę. O, może w ten sposób. I jednocześnie uwierzenia w swoje siły literackie. I tak przy pisaniu zawsze następuje odsiew, tak? Jeśli faktycznie to jest dla ciebie pasja, to zostaniesz przy tym i będziesz robił wszystko, żeby to realizować. Jeśli nie, to odpadniesz prędzej czy później, tak? Pisanie jest dla maratończyków, no, to jest ten długi proces. No, niektórzy mówią zasadą masochistów. ale już możesz powiedzieć, że ze szkoły od jej ktoś wyszedł? Ktoś mu pomógł rzeczywiście i możesz powiedzieć o... To znaczy, nie wiem, czy pomogłem, ale chociażby nam dałem pierwszą nagrodę na Festiwalu Opowiadań we Wrocławiu Barbarze Sadurskiej i ona też była wtedy na warsztatach i ona wydała mapę, która rok temu dostała za debiut książkowy Nagrodę Gombrowicza, tak, na przykład. Też u mnie na moich warsztatach była Katarzyna Pochmara-Balcerek, która wydała powieść bodajże o sekcie i tak dalej, i też została ta opowieść wydana. To nie to, że to są moje uczennice, bo to były już ukształtowane dziewczyny, pisz, ale były na moich warsztatach i przy okazji fajnie nam się pracowało. Czyli warsztaty literackie dla zaawansowanych. Dla zaawansowanych, ale też dużo też robię dla takich początkujących. I jest kilka osób, że widzę, że zaczynają wydawać w czasopismach jakieś opowiadania, a na początku tego nie miały. Czyli myślę, że jako taki pedagog to w jakiś sposób się spełniam. Tak? No. Obrazowo pracowałeś w telewizji i studiowałeś reżyserię, czyli też ciągnęło cię do opowiadania obrazem. Tak, telewizja to oczywiście wybór zarobkowy. I ja nie lubię dziennikarki, bo jest bardzo stresująca i szczególnie newsowej i wymaga ciągłego napięcia i wymyślania tematów.
jest słabo płatna, tak naprawdę, prawdę mówiąc, jeśli chodzi o newsy. A w szkole Wajdy, no jednak reżim pisania scenariuszy, jakby obcinania swojej wizji literackiej pod format filmowy, miałem wrażenie, że jest dla mnie zbyt frustrujący. Tak? Dużo się tam nauczyłem, dużo spraw uświadomiłem sobie i jednak moim żywiołem jest, nawet jeśli to się wiąże z pewnymi wyrzeczeniami czasu i pieniężnymi, to jednak moim żywiołem jest dążenie do szlifowania formy opowiadań i powieści. Patrząc na mapę literacką w Pomorza, to można powiedzieć, że jest Trójmiasto i Odija. Cieszę się również, że mój przyjaciel Andrzej Kacperek staje się też taką osobą zauważalną. Miał nominację do Nagrody Gdynia. Na Twoim koncie są dwa skalpy, takie bardzo duże, czyli nominacje do Nagrody Nike. Robiłem research odnośnie najnowszej premiery, o której będziemy rozmawiać. I już ta maszyneria działa, bo jest tam na iluś tam 10 różnych portalach i tak dalej, i tak dalej. I między innymi znalazłem takie określenie, że właśnie przy Tobie powstało takie pojęcie proza północy. Czy to jest żywe pojęcie? Ty się identyfikujesz z tym, co to znaczy w ogóle proza północy? No to powstało, pamiętam, w czasach, kiedy takie moje roczniki 74 mocno, nazwijmy to, zaatakowały rynek literacki i to wyszło od Roberta Ostaszewskiego ze środowiska olsztyńskiego. Też właśnie mocno to było środowisko olsztyńskie wokół portretu tam skupione. I on też jakby wpisał to w to Dorotę Masłowską, Wejherowską wtedy i mnie. No, ale jak bardzo was różni przecież. Tak, tak. No, to, w moim przypadku to jest on to chciał, on stwierdził, że to jest pokazywanie tej Polski B, tak, tej biedniejszej. I to jakby rozumiał pod pojęciem. No i geograficznie, że byliśmy mniej więcej z Pomorze, Mazur, tak, proza północy. Szeroko to ujął. W moim przypadku to jest, ja mogę sobie powiedzieć, że w tych moich książkach cały czas się przelewa morze, cały czas są równe pola, cały czas są lasy bukowo, świerkowo, brzozowe i pod tym względem geograficznie jakby geografia miejsca, chociaż nie nazwana, bo ja tam nie nazywam, to odpowiada północy. Czyli troszeczkę w starym stylu, czyli przyroda też odgrywa rolę. Jak najbardziej. Masz świadomość przyrodniczą, się tak wyrażę. No podobnie jak nawet chociażby wybitny pisarz science fiction Stanisław Lem, w jego różnych światach wymyślonych zawsze był jednak pejzaż górski, bo jednak on był z tego Lwowa, Krakowa i chodził, uwielbiał góry. Ale przyznam, że to jest coraz rzadsze. Opisy przyrody, lokowanie, utożsamianie. Tak. Człowiek na tle przyrody. To jest właściwie prawie już niezauważane współczesne. No, malarskość jakby i obrazowość z literatury faktycznie paruje. Kiedyś słynne opisy nad Niemnem, prawda, gdzie się kartkowało, jak ten list padał i spadał, prawda, i spaść nie mógł. Ale to taka pewna strata, prawda, że literatura. Ale chyba powoli naturalna, bo całą obrazowość zastępuje nam obrazek filmowy, tak, który naprawdę zdominował naszą wyobraźnię. I widzę, że opisy się ograniczają jakby do krótkich kilku zdań, tak? No. Mały realizm, chyba tak można powiedzieć, prawda? To jest Twoja domena, czy od razu to ta strategia prozatorska była dla Ciebie jasna, czy do tego dochodziłeś jakoś? Bo wiedziałeś, że chcesz pisać na pewno. I szukałeś swojego pomysłu na pisanie, no bo nie wierzę, że nie przeczytałeś mnóstwa książek i na kimś się wzorowałeś, komuś coś ukradłeś, to jest normalne, prawda? Tak. To znaczy, żadnej strategii nie obierałem. Jedyną moją strategią, pamiętam, na samym początku było mocne uderzenie życiowe, które opisałem chyba w pierwszym moim opowiadaniu zatytułowanym Tryptyk, gdzie opisałem śmierć trzech bliskich osób i ten moment, kiedy bohaterowi za chwilę urodzi się córka. Czyli to zderzenie śmierci
z życiem sprawiło, że stwierdziłem, że próba opisu tego, co się dookoła mnie dzieje, jest naprawdę o wiele ciekawsza niż wymyślanie światów urojonych. Tak. I doszedłeś do wniosku podstawowego, wydaje mi się, w procesie twórczym, że masz coś do powiedzenia. Tak, tylko ja wtedy jeszcze jakby tego nie wiedziałem, jest to mi przypisywane. Po prostu mówię i staram się mówić niezbyt rozwlekle, szanując czas czytelnika, czyli używać dokładnie te słowa, które są potrzebne. I stąd forma, objętość moich książek rzadko przekracza 200 czy tam 300 stron, tak? Bo staram się nie mieć zbędnego słowa. Tak, tak jak świetnie pamięci Umberto Eco powiedział, że on do napisania książki musi przeczytać 3000 innych książek. Mhm. Twoje rzeczy nie są edycyjne. To nie siedzimy czytając odije z notatnikiem, wypisując czy podkreślając tam co drugą stronę jakieś sentencje do zapamiętania. To jest troszkę świadomie takie szorstkie. Uproszczone. Tak, właśnie tak. Uproszczone, ale widać po całym przebiegu, jak się przeczyta całość, że jest to bardzo, bardzo świadome u Ciebie. No tak, bo nie ma potrzeby w książkach się wymądrzać, tak? Jednak raczej trzeba pokazać pewne zjawisko. Ale niektórzy uwielbiają ozdobniki, jak wiesz. No tak, no ale to już jest ich temperament, tak? Mój temperament jest taki, żeby różnie, zresztą do każdej z powieści wymyślam troszeczkę inny język, tak? W Ulicy on był mocno uproszczony, w Tartaku nawiązujący trochę do języka biblijnego. Ulica to właśnie ballada dla mnie taka, rozpisana na wiele zwrotek. Pieśni takie troszkę, tak. Niech to nie będzie sen, to była jednak taka większa swoboda, fraza poetycka. Kronika umarłych z kolei wszystko pomieszałem, a teraz w najnowszej powieści jest chyba najczystszy język, jaki stworzyłem. Chyba jestem z niego najbardziej zadowolony.